Tutaj podczas koncertów dużo ludzi stara się rozruszać publiczność, rączki do góry i tak dalej. Panu się udało szybko. Jak pan to robi? Przez wrodzoną skromność nie zdradzę, jaki jest sekret tego, ale cieszę się, że publiczność w Kętrzynie przede wszystkim tak fajnie się potrafi szybko zdecydować na wspólną zabawę. I może tu jest właśnie sekret, że udało się rozkręcić, bo to był właśnie Kętrzyn. A na poważnie, jak panu się podoba festiwal, połączenie festiwalu filmowego, filmów z muzyką filmową? No bo to chyba nie trudne, prawda? Tak, ale absolutnie bardzo mi się podoba takie połączenie muzyki, piosenek filmowych, niektórych soundtracków z filmów wojennych czy historycznych. Mieliśmy tutaj cały przekrój dzisiaj podczas dzisiejszego koncertu. No a sam festiwal, no ja jestem pod wrażeniem i ten, kto wymyślił nazwę Falkiria, że to Kętrzyn, że to właśnie tutaj. Dzisiaj byłem... Widziałem, jakie są eksponaty, jakie są grupy rekonstrukcyjne. Byłem pod głębokim wrażeniem. Czołgi, Willisy, jeepy, działa, armaty, broń. Pierwszy raz w życiu widziałem na przykład jeden z najlepszych karabinów maszynowych II wojny światowej. Właśnie wczoraj oglądałem film dokumentalny o tym karabinie MG-42, a dzisiaj go trzymałem w ręku. Fantastyczna inicjatywa, fantastyczna impreza i gratuluję organizatorom.